Zanim jeszcze przejdziecie do filmiku, chciałabym Wam szybko ogłosić, że przez następny tydzień, codziennie o 10 będą wychodzić nowe vlogi. Robimy sobie taki tygodniowy maraton vlogów, także bądźcie na kanale przez następny tydzień, codziennie o 10. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i lecimy z filmikiem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to mam na imię Zuzia, a Wy zdecydowaliście na kanał Zu. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym moim kolejnym filmem. Dzisiaj nagrywam dla Was kolejnego, 9. korona vloga. I nie jest to taki przypadkowy dzień na nagrywanie. To nie jest, że wzięłam sobie przypadkowy dzień z tygodnia i uznałam, o, będę tutaj nagrywać vloga. Nie. Bo słuchajcie, jestem mega podekscytowana. Jutro wyjeżdżam na takie mini przedwakacje z moją rodzinką. Nie powiem Wam jeszcze dokładnie gdzie, bo wszystkiego się dowiecie. No i dzisiaj będę się pakować, będę ogarniać ostatnie rzeczy. Muszę dużo pomontować, takich rzeczy właśnie zrobić YouTube'owych. Ja jestem już po pierwszej lekcji i mam potem jeszcze, tak można powiedzieć, matematykę. Tylko nie mam takiej na żywo, tylko muszę po prostu pobrać sobie tam plik. I potem jeszcze mam dodatkowy francuski na 11:45. Teraz sobie wypiszę moje to-do list. Właśnie dzisiaj w większości związane jest z YouTube'owymi sprawami i z takimi organizacyjnymi do tego, że no jutro wyjeżdżamy, więc muszę się spakować i w ogóle. I to wszystko dzisiaj będzie, także mam nadzieję, że taki filmik właśnie z przygotowaniami do wyjazdu, taki dzień przed wyjazdem Wam się spodoba. No jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o paczce w górze. I lecimy z vlogiem. Ja muszę się szybko ogarnąć, bo dopiero co skończyłam lekcję, umyć zęby, buźkę i tak dalej. Także potem się do Was odezwę, jak ogarnę, co robię dalej. Rozpisałam sobie to do listy, mówiłam, że nawet nie wiem, czy warto go czytać, bo mam chyba raz, dwa, trzy, cztery filmiki do nagrania, 5 filmików do zmontowania, plus jeszcze tam, więc w sumie 6. A więc to jest dzisiaj dzień bardzo YouTube'owy taki. Chcę jeszcze zrobić oprócz tego francuski, w sumie muszę, bo mam do szkoły. I jeszcze włoski, także to. I bym bardzo chciała sobie zrobić jeszcze pazurki dzisiaj, ale nie wiem, czy zdążę. Zobaczymy, jak mi z czasem wyjdzie, dlatego nie chcę za bardzo marnować czasu. Więc postaram się dzisiaj po prostu zebrać i wszystko ogarnąć, żeby po prostu faktycznie wszystko dzisiaj zrobić. Mam też zaplanowany workout dzisiaj. Ale na samym początku muszę pojechać po swój telefon, bo mój telefon był w naprawie, bo o nieważne, długa historia. I w każdym razie dzisiaj już mogę go odebrać wreszcie, także lecę po niego teraz. Pada, a ja będę jechać na rowerze, ale to jest najszybsza forma, więc no cóż. I swój wreszcie telefon. Zmokłam trochę, ale no już trudno. Teraz biorę się za nagrywanie chyba jednego albo dwóch filmików, zobaczymy, jak mi czasowo wyjdzie. I potem chciałabym się jeszcze poćwiczyć przed lekcją. I Jezu, mam naprawdę dzisiaj tyle na roboty, boję się bardzo, że nie zdążę i po prostu coś się pokićka. Trochę moja wina, bo miałam większość z tych rzeczy robić wczoraj, ale... Dobra, nagrałam dwa filmiki, przede mną jeszcze dwa. Git. Jest 11:43, nie zdążyłam się poćwiczyć, a zaraz mam lekcję. Mam też tutaj drugie śniadanie, czyli twarożek. No i będę jeść i ogarniać jeszcze jakieś rzeczy, no i oczywiście słuchać i się uczyć. Dobra, jestem już po lekcji i jest godzina 12:41. Zabieram się do zmontowania jednego filmiku, żeby mieć przynajmniej jeden filmik zmontowany i będę zaraz nagrywać też drugi filmik. Powiem, że naprawdę dużo się dzisiaj YouTube'owego dzieje, ale mam zamiar skończyć YouTube'owe rzeczy do godziny 15. Chyba, że montaż jeszcze mi się przeciągnie, to wieczorem. Ale tak, taki mam zamiar. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Pizka! Jestem tak zmulona. Właściwie nawet nie jestem jakaś śpiąca, jestem strasznie zmulona przed chwilą. A zaczęłam sobie montować jeden filmik, ale nie skończyłam go jeszcze montować, a przy tym jeszcze dwa oprócz tego, czyli w sumie 2,5 jakoś.
Nienawidzę sobie za to, że zostawiam je wszystkie na ostatni moment. Nie będę się już dzisiaj ćwiczyć, to na pewno, bo po prostu szkoda mi czasu. Szczerze powiedziawszy. I też, no nie wiem, nie chcę mi się trochę. Zaraz chcę na spacer z pieskiem, trochę odpocząć od montażu, potem chciałabym się trochę pouczyć włoskiego chociażby. Już ten francuski mogę olać i zrobić go sobie za tydzień, w sensie jak wrócę. Ale włoski bym chciała zrobić. Niedługo, nie wiem, 20 minut. Francuski też bym chciała zrobić, jak dam radę. Potem bym chciała, no zresztą zobaczycie. Jestem już w domku, właśnie wróciłam, jest 18.41, także byłam na godzince na spacerku z tą niewdzięcznicą małą, jej, tak. Też tak myślę, muszę się napić. Słuchajcie, możecie być dumni, jest 19, ja w 20 minut zrobiłam sobie ten włoski i francuski też, nie wiedziałam, że to jest takie proste, jak tak, to sobie to wcześniej zrobiłam, ale zrobiłam, także jestem się mega, mega dumna, naprawdę. Ja się tam teraz do pakowania, a potem będę pewnie szła się myć. Czas na pakowanie. Nie muszę się zapakować do takiej malutkiej walizki na tydzień, w sensie są ubrania na szczęście. Bo buty mogę mieć razem z rodzicami w ogóle, ale właśnie poprosiłam, żebym się zapakowała sama, zresztą mi tak też wygodniej. Także będę się teraz pakować i ubrać sobie tutaj przed karmem. Zaczęłam właśnie montować drugi filmik, jest 21.36. Przede mną jeszcze ten i jeszcze jeden. Potem bym naprawdę jeszcze chciała sobie zrobić paznokcie. Ale wiecie co? Nie obchodzi mnie, że będę mało spała, bo po prostu wtedy jutro podczas podróży będę trochę spała i nadganiała to i no, nie mogę się doczekać tej nocy, po prostu będzie cudowna. Znaczy, jeżeli chodzi o te paznokcie, no to już nie będę się jakby cisnąć, jeżeli będę bardzo zmęczona, ale na razie jakoś nie odczuwam takiego śladu, że wiecie, jestem jakaś śpiąca czy coś, także powinno być git. Okej, więc jest 23.44, zmontowałam dwa z trzech filmików. Zmontowałam dwa filmiki i zrobiłam sobie paznokcie, nie zrobiłam sobie hybryd, bo uznałam, że mi się nie chce. Poza tym uznałam, że w sumie jakby
Nikt nie będzie zwracał uwagi na to, czy mam hybrydy, czy nie, a spoko, bo mi się paznokcie akurat odpoczywają od tych hybryd i mogą sobie odpocząć dalej. W ogóle moja twarz to jest jakieś, ale no nieważne. Więc tylko je sobie ogarnęłam, jeżeli chodzi o długość i pomalowałam taką drzewką, żeby błyszczały. I jutro wystawiam sobie budzik na 6 i będę z rana montować ten ostatni filmik. A i wszystko do tego ostatniego filmiku ogarniać. I to będzie tyle, także będzie już cały tydzień ogarnięty na YouTubie. Więc także to wszystko będziecie mieć w jutrzejszym vlogu. A no jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji mojego kanału, pisanie jakiegoś miłego komentarza i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.